Przewodniczący osobowy Okręgowej Izby Lekarskiej Krakowskiej, pan dr Robert Stępień oraz współorganizator dzisiejszego spotkania, pan dr Czesław Osu. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam przybyłą rodzinę z zagranicy pana profesora Bogusza, w osobie córki Elżbiety Bogusz-Kal, córką i synem oraz pana profesora Macieja Bogusza z żoną. Proszę Państwa, ze względu na ten straszny upał zmieniły troszkę organizację dzisiejszą i bardzo proszę panią profesor, panią doktor Elżbietę Bogusz-Kal o krótkie w zarysie przypomnienie historii rodziny Boguszów, lekarskiej rodziny Boguszów. Ten zarys zaczyna się 11 września 1904 roku w Twardopolu południowo-wschodniej Galicji. Bardzo proszę, panie Elżbieto. To jest ciężkie. Ja nie umiem trzymać. Chyba, że miesiąc to potrzymać. A to za... Bo ja nie muszę, ja potrafię głośno mówić. Ale jak już wie za to. Teraz już wszyscy wiemy, że uroczystość otwarta. Ojej, szanowni państwo, panie profesorze, moi drodzy, moi kochani. Dzisiaj została odsłonięta tablica przypominająca mojego ojca. Profesora Bogusza. On urodził się w 1904 roku w Tarnopolu. Obecnie to miasto należy do Ukrainy i nazywa się Ternopil. Dawniej należało do Polski, potem do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. W XIX wieku było częścią Galicji, a potem Tarnopol należał do Rosji. Mój ojciec urodził się 115 lat temu, właśnie, to w tym czasie mieszkało bardzo wielu, aha, i to miasto należało właśnie do Austrii, mieszkało wielu mieszkańców pochodzenia polskiego, żydowskiego, niemieckiego i austriackiego. No właśnie. Ojciec odszedł od nas przed 26 lat. W ciągu swojego długiego życia przeżył dwie wojny światowe, przeżył zmiany na mapie Europy, przemiany polityczne. Czas ucieka, wieczność pozostaje. Tempus fugit, eternitas manet. Jak on zwykł mawiać. On posługiwał się często na co dzień właśnie frazami łacińskimi, które są ponadczasowe. Jego poglądy również wybiegały w przyszłość i są do dzisiaj aktualne. Mówił między innymi, że zawód lekarza jest powołany, a medycyna i leczenie chorych jest sztuką. I najwyższym sędzią dla lekarza jest jego własne sumienie. Jego prace miały szeroki zasięg. Między innymi zajmował się intensywnie tematyką oświęcimską, dokumentował... No, jeszcze mogę głośniej. Dokumentował zbrodnie wojenne popełnione na ludziach, między innymi na ludziach niepełnosprawnych i psychicznie chorych. Upłynęło wiele lat od tamtych strasznych czasów, kiedy hitlerowcy mordowali ludzi.
Rodzina nasza się powiększyła. Oboje z bratem mamy dzieci i w sumie pięcioro wnucząt, z których czworo mieszka w Niemczech, a jeden chłopaczek mieszka oczywiście z rodzicami w Stanach Zjednoczonych. Szkoda, że nasz dziadzio nie dożył dnia, kiedy jedno z jego wnucząt nakręci film o współczesności niemieckiej, tak różnej od tamtej wojennej. On na pewno śpiałby się z nami razem do rozpuku, oglądając tę zabawną, pełną gargów komedią, komedię zajmującą się losami ludzi niepełnosprawnych. On byłby dumny, że w Stanach Zjednoczonych prowadzi badania naukowe jedna z jego wnuczek. Ona potrafi pogodzić błyskotliwą karierę naukową z życiem rodzinnym. Ojciec mój byłby pełen podziwu i szacunku, bo pamiętał, jak cenił naszą mamę, a moją, swoją żonę cenił, a naszą mamę. I podkreślał rolę kobiet w utrzymaniu ogniska rodzinnego i także w aktywnym życiu zawodowym. Mogę sobie teraz wyobrazić mojego ojca, gdy z podziwem patrzy, z podziwem i również z ciekawością, patrzy na swoich trzech prawnuków posługujących się telefonami komórkowymi. Dwoje najstarszych prawnuków to już są dorośli ludzie, ale też się bawią telefonami, jak wszyscy. Właśnie. Właściwie to nie jest najważniejsze, co robią, czy będą robić jego wnuki, prawnuki, czy praprawnuki. On patrzyłby na nich zawsze z miłością i dumą, bo cenił i szanował ludzi takimi, jacy są. Wspaniali, czy też nie zawsze wspaniali, ale zawsze bardzo kochani. Ojciec podkreślał często, że nie ma przyszłości bez przeszłości. Mówił, że trzeba dokumentować i pamiętać to, co było, ale także budować wspólną przyszłość opartą na demokracji i tolerancji. I tutaj właśnie chciałabym bardzo serdecznie podziękować panu profesorowi Gościńskiemu, panu doktorowi Wiernikowskiemu i wszystkim pozostałym za trud włożony w przygotowanie dzisiejszej uroczystości i za kontynuowanie tradycji Towarzystwa Lekarskiego. Mam wrażenie, że jak jestem tutaj w Krakowie, ojciec jest gdzieś niedaleko i patrzy na nas uśmiechem i mówi: kontynuujcie dalej dzieło, które przed wieloma laty zostało poczęte. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Proszę Państwa, chciałbym Was poinformować, że znajdujemy się w najmłodszej dzielnicy Krakowa, czyli w Nowej Hucie, która obchodzi 70-lecie. Ale nie wiem, czyście zwrócili uwagę, jak nazywa się ulica obok. To wasza Janiszewskiego. A dwie przecznice dalej jest ulica Marka Sychy. Czyli trzech prezesów Towarzystwa Lekarskiego ma swoją ulicę. Ze względu na panujący upał zapraszamy Państwa na 17. Jest więcej miejsca, więcej możliwości zobaczenia pamiątek związanych z tym. Jeszcze raz dziękuję rodzinie i wszystkim obecnym. Daj za wypadek, że się zrobił.